Oglądamy drugą część Dźwięki naszego dzieciństwa. Czy rozpoznam wszystkie? Zobaczymy. Jeżeli ktoś urodził się mniej więcej w 95 roku, powiem bez problemu wszystko po prostu rozjebać. O, o, o! Witamy w kolonii. Jap! To ten chuj, co se hasło gimby nie znają, opatentował w urzędzie patentowym. Nie mam pojęcia. A czy mu przyznali ten patent ostatecznie? Teoretycznie to jest jakiś tam... To... Kurde. No nie wiem, w każdym razie robi dobre odcinki. Przyznali mu to? To ja już nie mogę powiedzieć, gimby nie znają? What? No cholera, no dobra. No nic no, obejrzmy. Przed wyruszeniem w drogę należy o, zebrać drużynę. Daj kamienia! Ale to mi się kojarzy z rana. Zawsze ja miałem tak, że ja wstawałem rano, mój kuzyn siedział, bo mieszkałem z kuzynem i z bratem u babci i kuzyn rano odpalał telewizor, wpierdaliśmy płatki i to leciało. Ja pierdzielę. Kevin! Did it again, oh yeah. Winamp. Nigdy nie słuchałem Winampa. Te wszystkie dziury miłością da się załatać. O Jezu, jak ty młodzi. Oh shit! Unreal Tour Tournament, tak? Dobra, gaz, oj, motomyszy z Marsa. Tunkar! Oh. Ale kurde, gówniana gra. Mali agenci, o cholera. Here we go. Alex, Sam i Clover. Kogo witam? Wszystko było fajnie, dopóki nie zadzwoni do ciebie na puderniczkę jebany Team Scam. I to były kurde. Kogo goszczę? Kiedy ja dotykam ciebie. W dżungli dalsze życie pędź. Aż ktoś wyrzuci był ten? 8 lub 5. Kurde, to był ten. Sieje, sieje. Kurde, ale... 50 Cent. I do przodu, to moje hasło. Tylko cię ruchy. Słyszę hurkot starego silnika. Jedzie czerwono-żółta śmierć. Co to jest? Co to było? W salonach Agata. Kurde, ale najebał tych reklam, masakra. Ej, Krok! Pamiętam Kroka. Legend of Gobos, pamiętam, to było dobre. Piątek, a! Minimax, pamiętam Minimaxa. Nazywam się Adrian, książę Geiskolm. Czekaj, I have the power? I on mówi, ja mam władzę? To ja mam moc, a nie władzę. Help! Oj, to było, pamiętam. To był pierwszy chyba 3D. O! Ale się napierdzielało w tą grę, ja! Yeah. A lubisz kotki? Tak, bardzo! Co się stało? Maciek, synku! Posiadasz, to wiem. Nie możesz wejść! O Jezu, zapomniałem o tych! Nas nie do... I kurde, ale z nimi był jakaś, pamiętam... Ja, ale se... O kurwa! Pamiętam, byliśmy gdzieś na wsi, jakby już mieli Neustradę ten i właśnie byłem u mojego kuzyna i on tam kolegów miał i oni puszczali właśnie ten jakiś teledysk tego Nas nie dogonia, czy tatu w ogóle tego. I tam była taka scena, że one nagle zaczęły się na scenie tam śpiewały, zaczęły się lizać i w ogóle ja byłem takie takie wiesz, takie oni wiesz wszyscy bo starsi byli ode mnie, ja miałem takie i wyszedłem, bo się zawstydziłem strasznie. I to mi się do dziś dzień tatu mi się kojarzy z tym, że one się po prostu tam lizały i były ten. Ale z tego co wiem, to chyba po latach to one chyba tak to było tylko taka sceniczna, nie? Taka sceniczna ten. Tak było. O! Rukion, dziękuję bardzo. Moi drodzy, jeszcze 15 osób, come on! Wykrzyknik Raid, moi drodzy, możecie ściągnąć za darmo grę Raid Shadow Legends. Gdzie możecie właśnie zarejestrować się, jak wbijecie 10 poziom, to jest 15 minut, 10-15 minut w zasadzie przeklikania i wtedy pomożecie mi bardzo, jeszcze 15 osób. Come on, dziękuję bardzo, come on. Ej, ale co do Sapera. Saper to jest gra, której nie rozumiałem i szczerze tak żałuję, bo jakby to jest jedna z najlepszych gier, jaką poznałem autentycznie. Jest tak zajebista, że szok. Jak się nauczyłem i wiedziałem, o co chodzi w Saperze z tymi cyferkami. Oj, Tony Hawk. Oj, w Tony Hawka się grało na tym, na informatyce. Mieliśmy pracownię Macintoshów.
tych starych jabłków, takich monitorów dużych. I właśnie tam byliśmy polanie połączeni i na wszystkich był Tony Hawk, trójka, tam dwójka. I się logowaliśmy i zawsze, kurde, graliśmy na lanie. Ale było. Najlepszy Tony Hawk według mnie to był American Wasteland. Nie wiem dlaczego. Pewnie większości was się nie podoba, ale American Wasteland był popoga, zajebisty był. To było super. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i o! Nie wabank! Wow! To był Kapitan Claw, Kapitan Pazur. Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia. Mamma mia. To Pertki, to był zieloni wabank. 30 ton lista przebojów 30 najpopularniejszych i najlepiej. O cholera, nie kojarzę tego. Też nie kojarzę. O, to dwójka jest chyba, nie? W bramce numer 3, bardzo proszę o odsłonięcie bramki numer 3. Bramka numer 3. Co to, sztabki złota? Ty, ale reklam napierdolone, ty. O Jezu, i tam, kurde, ile reklam nawalone, ty, adblocka muszę chyba normalnie. Nie no, słuchaj, nie mam adblocka, ale za to, panie Turpat, proszę mnie nie zreportować, że oglądam pana treści. Świetnie! Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Wybierz miejsce na spichlerz. Wybierz miejsce, aby ulokować swoją siedzibę. I jak już ulokowałeś, to było takie... Kurde, ale było. Wojska wilka atakują. Karbować strzały. O, lubiłem ten film. Marzenie. Ona rozprasza. Co to jest? Princeton. Ach, ten Princeton. Co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Opowieści, skrypty. Te nie wiedziałem. Lokatorzy. Sasayori. Zero Sasora. Co jest, Moniczka? Nie chcę, dziękuję. A jadłeś coś? No, nie jadłem. Kokoro lo soto. Ja idę getto. Ikio sera. Ajaja. To oglądałem, bo to było na Fox Kids chyba leciało. Koli makrali. RIP. 2, 3, 5 lewy. Co to jest? Fuck, to był Jedi Outcast chyba, nie? Tak, to był Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Oh my fucking Tokyo Drift. A, widzicie, przypomniałem sobie. O Jezu, kurde, Outcast był zajebisty. To był z Kylem Katarnem, ale moim zdaniem IMO Jedi Academy lepsze. Jedi Academy lepsze. Chodźcie, dziękuję bardzo za wbicie levela 10. Dziękuję bardzo, wspieranko. Jeszcze, moi drodzy, zobaczcie, jeszcze 14 osób. Kurde, Jedi Academy było lepsze. Jepega. Jezu, i ta misja, w której miałeś później wybór, że możesz mieć dwa miecze, albo jeden, ten dwuręczny. Oh, fuck, man. Ale zajebiście. Ach, te dźwięki. Ale te gry były tak dobrze zrobione, takie te zagadki. Ja pamiętam, jak w Jedi Outcast właśnie z tym Kylem Katarnem, jak się pierwsze grało, to ja w ogóle nie wiedziałem, jak zrobić te misje. Tam się biegało. To pamiętam, tam była ta misja, że tam w którymś momencie z tą babą, ta początkowa misja, tam trzeba było jakieś klucze trzy takie na ekraniku dać, żeby coś się otworzyło. W ogóle ja nie rozumiałem tego, masakra. Ale dobrze się bawiłem. Super było. Jej, Pegasus! Synek! Walduś. Śmiechu warte. Tadeusz Drozda. Teraz ta smutna mina. Co to jest w ogóle? Co to jest? To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. To był Max Payne, chyba, tak? O! Yeah! Most Wanted. Icy Tower. Max Payne, nie? O Boże. O! To było takie gówno. To było takie... Ta bajka była najgorsza na świecie. Nienawidziłem jej. Jakby... Ja sobie pomyślę teraz,
Ja nawet nie pamiętam, jak to się nazywało, szczerze powiedziawszy. To było chore, było tak zjebane. Ja nie wiem, kto w ogóle pozwolił mi to oglądać, autentycznie. I to sobie leciało tak po prostu, nie? Te krzywe ryje, to wszystko tak, to było tak głupie, autentycznie. Tam żygali w ogóle jakieś takie rzeczy. I ja mówię, ja to oglądałem normalnie, nie? Dzieciaki z klasy coś tam. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Ej, to było ten. No, Postal. Nie. Walnięty knurze. Ale nigdy nie grałem, nigdy w Postala nie grałem. Szare, bure lub strokate. Wszystkie kota Filemona, czy jak to, kot? From the top of my tongue, as the rock the microphone. Ale kurde, czat, Jezu. Wyobraźcie sobie, jak ta muzyka Bonfanka definiowała naszą generację. W zasadzie pamiętam jeszcze reklamy Blue Connecta, tego internetu mobilnego, który był gówniany. Waka Maka Phone. Dopiero po latach dowiedziałem się, że on tam mówi rock the microphone, a nie Waka Maka Phone. Kurde, ale powiem wam to, ale ta muzyka, jakby tamte czasy, jak sobie przypomnę Counter Strike'a 1.5, 1.6, jakby ta muzyka gdzieś tam to się przewijało, kurwa mać, to jest tak, Ja dopiero teraz, jak zaśpiewałem się, dowiedziałem, no to było Rock the Microphone. Mafię też nigdy nie grałem. Musiałem zagrać tego Definitive Edition. Monster Kill. Co to było? Kojarzę to, ale... Była nią Ksena. Oj, Jezu, Ksena. Bojownicza księżniczka. Ej, to jest ta aktorka. Ta aktorka też grała tego. Ona też grała w Spartakusie. Tom. Lucrecję. Lucretia. O. Kurka wodna, to była kurka wodna, chociaż to miało parę tytułów. To była kurka wodna albo kurcze pieczone, to były ten. Oh, fuck yeah, dude, pamiętam to. Ała! Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że zasz jego ogrom. David, dude. Haut. Nie lubię Ironmana. Nie lubię tej bajki. Ogólnie te bajki z tej kierunki. Oj, ten spinacz był. Mało oglądałem. I bardzo dobrze. Nie żywiłem tego. What? F chat. In the end. O, Just Jack Rabbit z dwójeczka. Ale się grało. Na lokalnym koopie można było grać. Znowu w Robin Hood. Wyszło. Chodź, pomacam cię, moje. Widziałem tylko u kolegi, jak grał. Zostań w zasięgu strzału, śmieciu. Przygody krążą wokół nas na wyciągnięcie dłoni. Co to jest? Do dzieła bierzcie się, rycerze. Tego nie znam. Ktoś dogoni. Do dzieła bierzcie się. Nie znam tego. Brzmi rycerska pieśń. Jakieś po francusku. Rycerz Zodiaku. O, Little Fighters. I ten dźwięk. Pring, pring. A, jest. O Boże. O Boże. O Boże. Kto wypuścił to gówno? Ja nigdy nie miałem. Zawsze jak ta reklama była, to mnie wkurzała reklama. Nawet jak byłem młody. To było tak okropne, ale pamiętam to do dziś dzień, tą reklamę. Tak mi się wbiła. Okropne. Tego się słuchało, czy oglądałem? Tak, parę odcinków widziałem. Wieczorynka! A, dobra, teraz już zobaczyłem. Little Fighters 2 było popoga. I tam. 997? To był kurde ten? Jaki kurde, to tego programu nie kojarzę. Po prostu aparatką Sharon! Dyskietek nigdy nie używałem. Ej, chill! It's me, Carl! Chill! Bądźmy szczerzy, to był nasz system operacyjny. I teraz przypomnijcie sobie tą tapetę. Przypomnijcie sobie na pulpicie ikonkę TB, ikonkę CS-a, ikonkę Gothica 2. Przypomnijcie sobie te wszystkie gry, które mieliście na pulpicie w takim segmencie i je wszystkie przy sobie jako wasza kolekcja. Waszych kurwa gier. Mój był 9.5.
Znaczy ja też jeszcze zahaczyłem o tamtą erę, natomiast Windows XP to był mój kurde. Oh, fuck yeah. Na dysku 40 GB. Yeah. Hirosy trójeczka. Yep. MacGyvera mało oglądałem. Prawie w ogóle, szczerze. Alo Moto. Czemu ja do k***y tą reklamę mam w głowie? Na zasadzie, ja pierdzielę, czajcie? Tyle lat minęło, ja dalej wiem, że jest etopiryna. Ja jestem pan Tik Tak. A to mój mały ptok. Drużyna A. Nie oglądałem też nigdy. O, whips out, tam są drzwicia. O, jest, Adaś! Pięknie, jest medal, ale myślę, że jest złoto. Chłop, co tu zrobił? Jataman zna złotą żyłę. Nie oglądałem Jatamana. Jest śmieszny, lecz nie oglądałem? Nie wiedziałem. Ja pierdolę, o Jezu. Czat, wyobraźcie sobie niedziela, nie ma szkoły, albo sobota, może być weekend. Wstajecie rano, słoneczko świeci, wasz stary leży sobie na kanapie, wchodzicie do pokoju, a tam cztery kurwa pancerni. Oh, kurde, jak ja mam takie nostalgiczne kurwa odpały. O Jezu, jak ja mam nostalgiczne odpały. Totalnie, kurwa mać. cudowne. Co to jest? To my, czat? To my? Jeszcze pamiętam ten login screen. Pamiętam, jak kupiłem, poszedłem do... Jeszcze wtedy nie Tesco, tylko to się nazywało Hit. Tam kupiłem World of Warcraft. I poszedłem do domu. Zainstalowałem grę, zarejestrowałem się, poprosiłem mojego tatę następnego dnia, żeby mi opłacił abonament. Mój tata opłacił mi ten abonament, a później nie mogłem się zalogować do gry i tak się wstydziłem, że coś poszło nie tak, bo mój tata myślał, że to w ogóle jakiś skam będzie i bałem mu się powiedzieć, że po prostu nie mogę grać w tą grę, że w ogóle był opłacony miesiąc i ja przez chyba później miesiąc w ogóle nie grałem, w ogóle wiecie, tak usunąłem tę grę. Później stwierdziłem, że nie, no kurwa, musi działać. Wziąłem. Widzę Blizzlike Worksong, X12 Blizzlike, ale później wziąłem i tak mówię, że coś jest nie tak, coś musi być. Zalogowałem się jeszcze raz na to konto i z tyłu instrukcji obsługi jest kod, który musiałem wpisać, żeby w ogóle grę mieć, bo ja miałem tylko abonament. I aktywowałem to i dostałem miesiąc grania gratis. I jakby tamten miesiąc przepadł i wtedy zalogowałem się. Pamiętam, była chyba jakaś pierwsza w nocy coś takiego. Ja zalogowałem się po raz pierwszy do WoWa i stworzyłem moją postać. Kurwa mać, ale to było. Ja tamtej pory grałem. Słuchajcie, tyle się minąłem, żeby nigdy w WoWa nie grać, rozumiecie? Nie byłoby mnie tutaj. O, to był ten, ta nowa Liga Sprawiedliwych. Znaczy, nie, to był ten Batman taki inny. Co to było? Reklama. Zawsze da radę. Adam i Ewa, to nie wiem. To nie wiem. Rangers. O, ten gruby i ten chudy. Kurwiający. Zordon. W Metina widzieliście, że zagrałem dopiero niedawno. Metinka zagrałem. Nigdy nie grałem wcześniej. A w nas potężna jest moc. A, nie ze dupeczki. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brad Gensa. Brad Gensa. No tak, Brad Gens. To jest na głowie. Witch kocham. O, Digimony. Ale były spoko Digimony. Inspektor Gadżet. Digimony były sponio. Nigdy nie oglądałem jakiegoś Kapitan Planet. Będziesz wielki. Ej, pamiętam, kurwa, pamiętam tą akcję, że w szkołach rozdawali mleko, było coś takiego. I pamiętam, że były w kartonach, że na którejś przerwie ktoś przychodził i stawiał mleko i jak była przerwa, to się biegło szybko, żeby zaklepać bo najpierw były smakowe mleka, były u nas przynajmniej były takie, że były truskawkowe, waniliowe i czekoladowe były trzy.
I właśnie były rozdawane w kartonikach i my piliśmy właśnie. Jak kurde, waniliowe było, nie, truskawkowe było najlepsze, o Jezu, truskawkowe, i pamiętam później było, to było takie zasadzie, że ktoś, że tam po prostu biegło się, brało się co się ma, a później na przykład z kolegami się wymienialiśmy, kto złapał, kto jakie woli, i tego, znaczy tam też musieliśmy zapłacić jakieś parę złotych, o ile dobrze pamiętam, tam trzeba było zapłacić, ale któregoś razu, słuchajcie, wchodzi, moi drodzy, mleko, nie? Tam ktoś na lekcji, że tam... I patrzymy i są tam dwa nowe rodzaje mleka. Niebieskie opakowanie. Tylko widzieliśmy stop, że jest niebieskie. I kurwa, wiesz, wszyscy tacy, co jest, co to jest za jakieś nowe mleko, nie? A tam były standardowe wszystkie. I co? Ja i mój kolega, który w tamtym czasie był naprawdę wkurwiający, bo ja nienawidziłem go po prostu wtedy. Nazywa się Wojtek. Wojtek, pozdrawiam cię. Byłeś dla mnie chujem, pamiętam. Ale dzisiaj pewnie jesteśmy dorosłymi ludźmi. W każdym razie on mi zawsze dokuczał i on był taki zawsze taki pajac. W każdym razie stwierdziłem, że nie ma. Ja pójdę po to. Ja pójdę po to mleko. I co? Przerwa. Zrywam się. Biegnę. Kolega się zrywa, tamten, ten niedobry. Biegniemy. Kurwa, ja łapię jedno niebieskie, on łapie drugie niebieskie. Reszta bierze tamte inne. I co się okazało? Że te niebieskie to było zwykłe. To było zwykłe mleko. To było zwykłe, kurwa, mleko, więc wszyscy mieli. Wszyscy mieli smakowe, a my mieliśmy, kurwa, zwykłe. Zwykłe, po prostu niesmakowe. Takie opakowanie było. Więc sacz. I kurde, i musieliśmy do końca przerwy swoją zachłanność, powiem wam, przetrawić. Wszyscy inni pili smakowe, dobre mleczko. Ty miałem mundurki, mieliśmy mundurki. I nasze mundurki były koloru mniej więcej takie, jakbyście się zżygali. Taki kolor autentycznie. Ja nie wiem, kto wymyślił te mundurki, był głupi pomysł. A czy to był taki troszeczkę wyrównujący szanse, wiecie, tak na zasadzie, żeby każdy wyglądał tak samo. Ale u nas mundurek to był tak, że to była tego kamizelka, taka kapotka. Roman Giertych, tak. To była tego taka kapotka, na zasadzie, że trzeba było mieć, nie? Znaczy, szczerze powiedziawszy, dzisiaj jak sobie myślę, to był zajebisty kolor, moim zdaniem. Ale to było takie właśnie tylko kamizelka, taka narzutka, bez rękawnik taki w zasadzie, nie? I to, powiem tak szczerze, ja nie pamiętam, jak długo to było. Ja przypominam sobie, że to może z tydzień, nie tydzień, z miesiąc, dwa, a później jakby już sami jakoś tak zrezygnowały. Ja nawet nie wiem, tak chwilę. Ja w mojej pamięci to się tak chwilę tego zapisało. I pamiętam, że dostawało się uwagi, jak się nie miało mundurka. Kurwa, mać pojebane. I mleko. Zordon dzwoni! Oj, miodowe lata, też pamiętam. Miałem taki okres, w którym jakby nie miałem dwóch monitorów, bo to jeszcze nie miało się dwóch monitorów. Miałem zwykły mój monitor. Taki jeszcze, taki, no taki ten. I miałem taki mały, miał mały telewizor. Taki, wiecie, CRT. Po prostu. I tam puszczałem sobie Polsat i oglądałem Polsat całymi dniami, oglądałem Formułę 1, jakieś takie rzeczy. I pamiętam, leciałem miodowe lata. Obok miałem taki właśnie CRT. I kurwa mać. I pamiętam te miodowe lata. Fuck yeah. Tadzik, na górę! Nostalgia w chuj. W ogóle wiecie, że tak naprawdę miodowe lata to jest jakby program, który jest jakby koncesjonowany, w sensie, że jakby scenariusz do tego i te wszystkie odcinki, przynajmniej większość tych odcinków, to są ściągnięte z amerykańskiej i przetłumaczone? Bo to nie jest polski jakby serial, nie? Że to jest jakby na licencji robione. Tam tylko niektóre odcinki były autorskie, jakby polskie, albo pozmieniane. Wiecie? A, no. O! Bawa wiufów wowstała w aktualizowana. Tegoś brakowało? Nie, no było idealnie, kurde. Zajebiście. It's fucking go, kurde. Wiesz, że to było na scenie nagrywane? Jest na YouTube? Tak, to było na scenie normalnie. W teatrze było robione. Kurde. Ale bardzo pasowało do naszej Polski. O, jeszcze jak najbardziej. Zajebiście. Już o tym mówiłeś, masakra, dziwne uczucie. No, bo mówiłem o tym, już kiedyś opowiadałem o tym mleczku w zasadzie. Było takie, tak, że opowiadałem. Ale tego, no i zajebiście, kurde.